konsultacji z niezależnym ekspertem, w sensie Kylo, postanowiliśmy zacząć naszą gwiezdnowojenną serię od takiego ogólnego filmu o strukturze uniwersum, chronologii filmowej oraz o funkcjonowaniu książek, gier i komiksów w tym uniwersum, także zapraszamy. Myślcie o uniwersum Star Wars jako takim szkielecie zbudowanym z fabuł poszczególnych filmów, który następnie obrósł mięchem i tłuszczem w ramach rozszerzonego uniwersum stworzonego przez książki, komiksy i gry. Potem został znowu okrojony do szkieletu po przejęciu marki przez Disneya, a następnie dobudowano parę kolejnych kończyn szkieletowi i rozpoczęto cały proces obudowania tłuszczem od nowa. Jako że epizody filmowe powstawały nie po kolei, w tym sensie, że najpierw powstały epizody 4-6, potem 1-3, a potem 7-9 i spin-offy, to wprawdzie kolejność będzie chronologiczna, ale pamiętajcie, że jakkolwiek można to uniwersum tak poznawać, to nie do końca jest to rozwiązanie, które uznałbym za optymalne. Zaczynamy od Mrocznego Widma, czyli mocno plastikowej wizji tego uniwersum zbieżnej z pierwotną wizją twórcy George'a Lucasa i gdyby pewnie zaczynali od tej części, to nie byłoby epizodu drugiego. Potem atak klaunów, w sensie klonów, no i zamykamy prequelową trylogię Zemstą Sithów. Tu w historię wpychają nam się stworzone dużo później disneyowskie spin-offy, zaczynając od Hanna Solo oraz Rogue One, czy tam What 1. Tego absolutnie uwielbiam. A jak obejrzycie Rogue One i od razu kolejną pozycję na liście, to dostaniecie Lorda Vadera, który najpierw jest przekozakiem, a chwilę później dostaje kaca giganta i musiał oddać swój strój do pralni czy coś, więc cosplayuje siebie samego w piżamie. Dalej oryginalna trylogia, którą rozpoczyna początek legendy w postaci Nowej Nadziei. Potem świetne Imperium kontratakuje. I triumfalny powrót Jedi. Potem długa przerwa i przejęcie praw przez Disneya. Najnowszą trylogię rozpoczynamy Przebudzeniem Mocy, które strukturalnie jest taką bardzo nową nadzieją. Kontynuujemy Ostatnim Jedi, który jest świetnym samodzielnym eksperymentem, ale jako druga część trylogii... I kończymy Skywalker Odrodzenie, w której Abrams staje na uszach, żeby to jakoś sensownie spiąć po takiej drugiej części, jaką dostał. Wracając do naszego mięcha i tłuszczu na szkielecie, no to przez lata George Lucas bezrefleksyjnie rozdawał licencje na prawo i lewo, w wyniku czego powstała masa historii, które były między sobą wewnętrznie sprzeczne albo czasem sprzeczne z samymi filmami. Komiksy też na początku wydawał Marvel, potem Dark Horse, a aktualny jedyny słuszny disneyowski kanon pisze wyłącznie Marvel. W efekcie wszystkie stare historie traktowane są jako niekanoniczne lub alternatywne wersje wydarzeń oraz opatrzone logiem legendy, tak jak na przykład Karmazynowe Imperium. W kwestii umiejscowienia w czasie wydarzeń, które dzieją się dawno, dawno temu w galaktyce bardzo daleko stąd, stosuje się taką specyficzną skalę. Określa się bowiem mniej więcej odległość poszczególnych fabuł względem siebie, przyjmując, jak ta za moimi plecami, za punkt zero Bitwę o Yavin, czyli Nową Nadzieję. W gwiezdnowojennych komiksach od Egmontu znajdziecie bardzo podobną, ale taką, która za punkt zero uznaje Bitwę o Naboo, czyli Początek Mrocznego Widma. Ja będę stosował tą pierwszą, ponieważ jestem stary i bardziej ją lubię.